W tej części pokażemy, jak wykonać projekt przy pomocy asystenta jednobiegunowego schematu. W tym przykładzie schemat rozdzielnicy głównej jest już gotowy. Na początku zmodyfikujemy schemat, tak, aby dodać wyprowadzenia do dwóch podrozdzielnic. W tym celu dodamy dwa rozłączniki izolacyjne, które będą głównym zabezpieczeniem dla tych podrozdzielnic aby to zrobić, początkowo dodajemy dodatkowe linie. Klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję Wstaw linie. Przenosimy ogranicznik przepięć w odpowiednie miejsce, przytrzymując lewy przycisk myszy. Teraz wybieramy odpowiedni model rozłącznika izolacyjnego, korzystając z przewodnika Hager i filtrów. Zmieniamy rodzaj połączenia wybierając pole połączenie. Jeśli numery poszczególnych elementów nie zgadzają się, wybieramy numerowanie numer. Aby dokonać ponownej numeracji. Domyślnie typ obwodu jest zdefiniowany jako obwód końcowy. Możemy zmienić typ na wyjście do podrozdzielnicy. Opis w kolumnie program zmienia się automatycznie. Przechodzimy do schematu, aby zobaczyć wprowadzone zmiany. Wybieramy schemat widok powiększenie inne okno powiększenia. Zdefiniowane wyjścia są widoczne w tabeli schematu. Teraz wykonamy projekt przy pomocy asystenta jednobiegunowego schematu dla podrozdzielnicy garażowej. Klikamy w nią i wybieramy asystent jednobiegunowego schematu. Następnie wybieramy rodzaj zasilania. W tym przykładzie rozdział w projekcie i klikamy Następny. Wybieramy A2, wyjście do podrozdzielnicy i klikamy Zakończ. Rozdzielnica główna i wyjście do podrozdzielnicy garażowej zostały połączone prawidłowo. Możemy to sprawdzić na schemacie podrozdzielnicy PR2 oraz na schemacie rozdzielnicy głównej. Powracamy do schematu podrozdzielnicy PR2. Klikamy w komórkę, w której chcemy umieścić produkt oraz otwieramy katalog, aby wprowadzić referencję. W tym przykładzie szukamy ogranicznika przepięć. Wykorzystamy do tego filtry. Po znalezieniu odpowiedniego modelu wybieramy Dodaj u dołu strony. Produkt został dodany w wybrane miejsce. Następnie dodamy lampki sygnalizacyjne. Wybieramy komórkę, w której mają zostać umieszczone i wybieramy odpowiedni model z przewodnika Hager przy użyciu filtrów. Po wybraniu produktu klikamy dodaj. Dodamy teraz wyłącznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym do zabezpieczenia drzwi automatycznych do garażu. Wybieramy odpowiedni produkt korzystając z przewodnika Hager i filtrów. Następnie dodamy wyłącznik różnicowo-prądowy oraz wyłączniki nadprądowe do zabezpieczenia opraw oświetleniowych oraz gniazd. Aby produkt został dodany na następnym markuszu, wybieramy pole poniżej pomarańczowej linii. Domyślnie w kolumnie Program Opis Wyłączników Nadprądowych 10A to oprawy oświetleniowe. Możemy również dodawać produkty bezpośrednio na schemacie. Aby to zrobić, wybieramy produkt z katalogu i klikamy Dodaj. Następnie umieszczamy symbole w odpowiednim miejscu bezpośrednio na schemacie. Możemy również przemieszczać symbol chwytając go lewym przyciskiem myszy. Rodzaj połączenia możemy zmienić również bezpośrednio na schemacie. Teraz stworzymy nowe odejście na zaciskach. W tym celu wybieramy wyjście zacisk. Następnie klikamy dystrybucja odejście. Stwórz odejście na zaciskach. Nowe odejście na zaciskach jest widoczne na schemacie oraz w tabeli schematu. Teraz skopiujemy wyłącznik różnicowo prądowy. Zaznaczamy go, przytrzymując lewy przycisk myszy, następnie klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy Kopiuj. Dodamy teraz trzy wyłączniki nadprądowe 16A do zabezpieczenia gniazd. Teraz dostosujemy niektóre ustawienia wyświetlania. Wybieramy ustawienie widok. W tym oknie mamy możliwość zmiany tabeli wyświetlania produktów ze schematu na dwa przewody. Jest to bardziej przejrzyste, jeśli chodzi o odczyt, choć zajmuje więcej miejsca. Tekst wyświetlany w komórkach może być również dostosowany. W tym celu wybieramy ustawienie moduł. Możemy wybrać, czy chcemy, aby wyświetlały nam się funkcjonalne oznakowania i referencje, czy funkcjonalne oznakowania i krótki opis. Wszystkie informacje zostaną automatycznie wprowadzone do tabeli schematu. Dodamy teraz więcej informacji dotyczących zabezpieczenia drzwi automatycznych do garażu. Wybieramy komórkę w kolumnie: Program. Rozwinie się lista z możliwością wyboru opisu. Wprowadzamy również lokalizację obwodu. Możemy także dodać rodzaj przewodu. Wybieramy kolumnę rodzaj i klikamy w komórkę. Domyślna długość to 0 metrów, ale możemy to zmienić bezpośrednio w tabeli schematu. Wprowadzone informacje są również widoczne na schemacie. Wracamy do tabeli schematu. Wprowadzając moc, prąd zostanie wyliczony automatycznie. Hagerkat zauważy i wyświetli informacje. Jeśli podana wartość mocy będzie niepoprawna, podane informacje nie są widoczne na schemacie. Możemy to zmienić. Aby były widoczne, wybieramy ustawienie Obszar obwodu i wybieramy, jakie informacje mają być widoczne w tabeli opisowej na schemacie. Klikamy OK aby zatwierdzić. Informacje zostają wyświetlone na schemacie.